Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie popularno-naukowym. Ja jestem Przemek Mikołajczyk, jestem doktorantem astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzisiaj opowiem Państwu troszkę o tym, jak według mnie może wyglądać astronomia w roku 2100. Zacznijmy od tego, skąd taki pomysł na tematykę wykładu. Otóż no nie dalej jak rok temu przy okazji oglądania jednego reportażu w polskiej telewizji dotyczącego już niedługo wynoszonego na orbitę teleskopu Jamesa Webba. Wspomniano, jakoby bardzo szybko rozwijająca się właśnie astronomia już niedługo miała dysponować obserwatorium na Księżycu. Pośpiesznie postarałem się zweryfikować informacje. No i co się okazało, że faktycznie istnieje taki projekt Międzynarodowego Obserwatorium Astronomicznego na Księżycu i nawet planowane ono było, uruchomienie było jego na lata 2022-2023 z pewną misją wstępną, która miałaby się odbyć już w tym roku. No więc choćby na Wikipedii możemy znaleźć informacje o firmie, która miałaby się zajmować owym przedsięwzięciem. Można tą firmę zweryfikować i faktycznie firma istnieje i to dość prężnie działa na rynku przemysłu kosmicznego. No ale jak już wejdziemy troszkę dalej w ich stronę internetową, to szybko przekonujemy się, że akurat ta podstrona, która miałaby opisywać misję International Lunar Observatory już nie może być znaleziona. No właśnie i ta prezentacja w założeniu ma Państwu uzmysłowić, jak dalekie może być nasze wyobrażenie o przyszłości, najbliższej przyszłości nauki od tego, jak sprawy mają się w rzeczywistości. No dobrze, to może rozpocznijmy od pewnego kontekstu historycznego. Rok 2100 już za 79 lat. Cofając się 79 lat, wylądujemy w roku 1942, czyli w samym środku II wojny światowej. Popatrzmy zatem, jakie badania astronomiczne prowadzono w latach 40. XX wieku. Oczywiście ta zawierucha wojenna w oczywisty sposób wstrzymała czy zahamowała prowadzenie takich regularnych badań naukowych. Natomiast no, w samych latach 30., latach 20., początkiem wieku XX w nauce i w astronomii wydarzyło się bardzo dużo ważnej rzeczy. Może spróbujmy prześledzić lata zaraz przed II wojną światową. Otóż już w latach 30. całkiem dobrze opisane mieliśmy obiekty zwarte, takie jak gwiazdy neutronowe czy białe karły. Obserwowaliśmy już wszechświat w dziedzinie radiowej oraz mieliśmy jakieś wstępne pojęcie, w jaki sposób gwiazdy wytwarzają energię. Także w latach 20. Pojawiły się pierwsze rakiety zasilane paliwem ciekłym, a jeżeli chodzi o takie fundamentalne odkrycia w samej dziedzinie astronomii, no to Edwin Hubble odkrywa ekspansję naszego wszechświata, a chwilę później, bo w roku 31 Georges Lemaître sugeruje, że skoro ten wszechświat się rozszerza, to można domniemywać, że odwracając strzałkę czasu, powinien on kiedyś skupiać się w jednym punkcie. I w ten sposób rodzi się ta teoria wielkiego wybuchu, która przecież właśnie dzisiaj, w wieku już XXI, w roku 2021, jest bardzo mocno eksploatowana i wielu astronomów zajmuje się właśnie tą teorią. Również początek wieku XX przyniósł nam takie odkrycia fundamentalne, o fundamentalnym znaczeniu dla astronomii, jak fakt, że to wodór jest dominującym składnikiem wszechświata.
składnikiem dominującym w składzie chemicznym gwiazd Słońca, ale to oczywiście innych, wszystkich innych gwiazd. Także znaliśmy już takie zależności jak zależność okres-jasność dla Cefei, dzięki której mogliśmy, następnie można było ustalić odległość do Wielkiej Mgławicy w Andromedzie, co w roku 23 uczynił Edwin Hubble, dzięki czemu jako pierwszy udowodnił, że istnieją inne galaktyki poza naszą Drogą Mleczną. Również ten początek wieku XX przyniósł bardzo dużo prac w dziedzinie fizyki kwantowej, ale i kosmologii, i choćby prace Karla Schwarzschilda, no i oczywiście Alberta Einsteina, tutaj położyły pewne podwaliny pod teorię obiektów zwartych, przewidując między innymi istnienie czarnych dziur. W samej takiej fundamentalnej astrofizyce, czy w samej fundamentalnej astronomii, lata 20. to diagram HR, kiedy no, pojawiają się takie obserwacje, sugerują, że jasność absolutna, że jasność gwiazd, większości gwiazd w galaktyce jest ściśle powiązana z ich kolorem, i prace Henry'ego Norrisa Russella i Einarda Hertzsprunga tutaj przynoszą owoce w postaci diagramu HR, którym do dzisiaj posługujemy się w astronomii. No i sam początek wieku XX to no, system klasyfikacji widmowej gwiazd ukuty przez Annie Jump-Cannon, która na podstawie obserwacji, klasyfikacji setek tysięcy jasnych gwiazd z katalogu Henry'ego Drapera zauważa, że można te jasne gwiazdy, czy te gwiazdy ułożyć w pewien szereg charakteryzujący się obecnością bądź brakiem obecności pewnych linii absorpcyjnych widmych gwiazd. I taki system oczywiście ewoluował, ale w dużej mierze jest no, używany do dnia dzisiejszego. Także widzimy, jak ta wiedza astronomiczna wyglądała mniej więcej na rok 1942. No a teraz zobaczmy, co wydarzyło się od tego czasu w astronomii. Czyli co wiemy na dzień dzisiejszy, co wiemy o kosmosie, co do tej pory udało nam się osiągnąć. No, przez te 79 lat, jaki postęp wykonaliśmy w tej dziedzinie nauki. No, oczywiście nauczyliśmy się budować i skutecznie wysyłać statki kosmiczne w przestrzeń kosmiczną. Na razie ograniczamy się do najbliższego sąsiedztwa gwiezdnego, czyli do Układu Słonecznego, no i misje statków Voyager i niedługo misje statków Pionier, które no, są na tyle daleko, że możemy mówić, że znajdują się w przestrzeni międzygwiazdowej. Już pod koniec lat 40. budujemy pierwszy teleskop o średnicy lustra przekraczającej 5 metrów. Coraz szybciej zapełniamy orbitę okołoziemską, ale nie tylko orbitę okołoziemską, satelitami naukowymi, wojskowymi, cywilnymi. A no, ich użyteczność no, jest niezaprzeczalna. Każdy z nas, choćby używając GPS-a, korzysta z pewnej puli no, urządzeń umieszczonych przez człowieka na orbicie okołoziemskiej. Staramy się poszukiwać inteligencji pozaziemskiej, choćby w takich programach jak program SETI. Te sondy, które nauczyliśmy się wysyłać, dotarły do wszystkich dużych ciał Układu Słonecznego, do wszystkich planet, ale także i do mniejszych ciał jak komety, jak planetoidy, jak planety karłowate, dzięki czemu coraz lepiej rozumiemy nasze miejsce w Układzie Słonecznym i mechanizmy, które rządzą czy rządziły i rządzą powstawaniem układów planetarnych w naszym wszechświecie. Odkryliśmy wiele egzotycznych obiektów, takich jak czarne dziury, czy kwazary, czy układy kataklizmiczne. No i nauczyliśmy się także badać początki wszechświata, między innymi dzięki obserwacjom kosmicznego promieniowania tła. Dodatkowo
przez te ostatnie 79 lat no, już zaczęliśmy badać ten wszechświat w pełnym zakresie fal elektromagnetycznych, czyli dysponujemy obserwacjami nieba radiowego, nieba rentgenowskiego, nieba ultrafioletowego itd., itd., dzięki czemu no, widzimy, jak ten wszechświat wygląda w różnych zakresach energii. Jak wygląda ten najbardziej energetyczny wszechświat, jak wygląda ten mniej energetyczny wszechświat. Odkryliśmy również pierwsze planety pozasłoneczne, no a ich liczba znanych takich obiektów lawinowo rośnie dzięki misjom satelitarnym takim jak Kepler czy EGTES, które odkrywają tysiące planet czy setki planet rocznie. Oczywiście udało się ludziom wylądować na jednym ciele niebieskim poza Ziemią, czyli na Księżycu. No i powoli przygotowujemy się do kolonizacji Marsa. No oczywiście przygotowania są bardzo intensywne, natomiast sam czas realizacji takiego przedsięwzięcia musi być odpowiednio długi. Korzystamy ze stacji orbitalnej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która nie jest absolutnie pierwszą stacją kosmiczną, natomiast no, siłą rzeczy jest najnowszą, najbardziej zaawansowaną. No i poczyniliśmy ogromny postęp w technice wznoszenia teleskopów naziemnych, a także w technice wytwarzania instrumentów obserwacyjnych, które na takich teleskopach montujemy. Dodatkowo monitorujemy coraz większą część sfery niebieskiej, głównie dlatego, że dysponujemy coraz większą liczbą teleskopów. Natomiast także fakt, że rodzaje tych teleskopów się zmieniają, pojawiają się coraz nowsze techniki, coraz nowsze układy optyczne, jesteśmy w stanie po prostu obserwować coraz większą część sfery niebieskiej, no, biorąc także pod uwagę, że koszta czy ceny z teleskopów, które no 50 lat temu mogłyby kosztować miliony dolarów, dzisiaj oscylują raczej w okolicach tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Co pozwoliło także astronomom amatorom no, przyczyniać się do rozwoju nauki. Oczywiście planujemy ekspansję ludzkości na Księżyc, początkowo pewnie w formie, czy głównie ze względu na możliwość prowadzenia tam badań naukowych, czy wydobycia surowców, czy budowy pewnej stacji przejściowej między Ziemią a ekspansją dalej na Marsa i na inne ciała Układu Słonecznego. Dodatkowo no, weszliśmy też niejako końcem wieku XX i początkiem wieku XXI w zupełnie nową erę astronomii związaną z detekcją fal grawitacyjnych, a także detekcją neutrin. Ta era też może częściowo być nazwana Time Domain Astronomy, co w takim prostym tłumaczeniu oznacza, że dzisiaj jesteśmy w stanie obserwować wiele obiektów astronomicznych przez dłuższy czas, w pewnej kadencji czasowej, w pewną rozdzielczością czasową, co przez do tej pory w astronomii było niedostępne, głównie ze względu na brak sprzętu, na niedobór tego sprzętu, na niedobór tego czasu obserwacyjnego, a dzisiaj tego czasu obserwacyjnego jest bardzo dużo, przez co liczba danych, ilość danych, którą gromadzimy, liczba obrazów, ilość danych, które gromadzimy na co dzień jest no, ogromna i, no, i musimy powoli zaprzęgać coraz to nowsze techniki, aby te dane móc analizować. Dobrze. No i takim chyba ostatnim punktem, który trzeba zauważyć, to to, że nauka jako całość, astronomia również stała się no, sportem międzynarodowym i w tej chwili ciężko już uprawiać naukę w pojedynkę. Przynajmniej w tym wymiarze obserwacyjnym. Dobrze, no to teraz spójrzmy, czym dysponujemy, jakim sprzętem dysponujemy na rok 2021, jak wygląda zestaw najnowszych teleskopów, z których dziś astronomowie mogą korzystać. Że obecnie największym teleskopem na świecie, czy teleskopem o największej efektywnej powierzchni lustra na świecie jest teleskop
Large Binocular Telescope, który znajduje się w Arizonie w Stanach Zjednoczonych, o takiej efektywnej powierzchni lustra 12 metrów, średnicy lustra 12 metrów, 11,9 metra. Natomiast największym teleskopem o pojedynczym lustrze jest teleskop GTO, czyli Gran Telescopio Canarias na La Palmie, porządne La Palmie. O takim lustrze segmentowym, złożonym z segmentów o łącznej, o całkowitej średnicy 10,4 metra. I jeszcze tutaj tą grupę teleskopów większych niż 10 metrów uzupełnia na trzecim miejscu teleskop Hobby Ebeli, teleskop w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. I spójrzmy sobie na to, ile tych dużych teleskopów w ogóle w tej chwili jest. Powyżej 2 metrów mamy łącznie około 90 teleskopów, w tym kilkanaście w trakcie wznoszenia, dodatkowych w trakcie wznoszenia. No i także nasz kraj, Polska, jest udziałowcem w jednym z takich teleskopów, w teleskopie SOLT, zlokalizowanym w południowej Afryce, który zajmuje miejsce 6 na liście największych teleskopów optycznych. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Największymi teleskopami właśnie o pojedynczym lustrze. Największym teleskopem o pojedynczym lustrze jest właśnie teleskop GTO. Na trzecim miejscu znajdują się egzekwo także teleskopy Keka, dwa teleskopy, bliźniacze teleskopy Keka na Hawajach. Natomiast mogą one także jednocześnie obserwować ten sam obiekt i w takim przypadku ta efektywna średnica lustra dla takiego połączonego teleskopu jest większa niż dla teleskopu LBT. Przez co możemy uznawać, że w pewnych warunkach ten teleskop jest teleskopem największym. Dobrze, no i proszę zobaczyć, jak wygląda porównanie luster współczesnych teleskopów, jak historycznie zwiększało się ta powierzchnia, efektywna powierzchnia zbierająca światło. Już w roku 1950, no już przekroczyliśmy 4 metry, bo to właśnie w 1949 teleskop Hale'a, czyli 5-metrowy teleskop. No i później przez dłuższy czas, aż do lat 90., jak specjalnego postępu w rozmiarach luster nie poczyniliśmy, ponieważ no, oprócz tego, że teleskopy trzeba budować coraz większe, no to jakość tych instrumentów, które są na nich montowane, również musi nadążać, więc no pewnie skupiano się bardziej na tym, żeby te instrumenty badawcze były coraz lepsze. Teleskopy Keka na początku lat 90. wysuwają się na prowadzenie, no i później mamy wysyp tych inwestycji międzynarodowych, międzynarodowych konsorcjów, które budują teleskopy rzędu 8 metrów, następnie rzędu 10 metrów. I też możemy zauważyć, że lustra teleskopów, no powiedzmy 8-metrowych i większych, głównie zwykle są segmentowe, składają się z szeregu mniejszych powierzchni. No i to głównie spowodowane jest technologią wykonywania dużych luster. No nie da się luster szlifować o dowolnie dużej powierzchni. Trzeba te lustra dzielić na mniejsze elementy. No dobrze, no i tutaj widać jeszcze na tym obrazie porównanie teleskopów optycznych do przyszłych projektów, czyli na przykład do teleskopu OWL, którym hipotetycznie mógłby mieć 100-metrową, lustro o 100-metrowej średnicy. On jest co prawda, ten projekt został co prawda skasowany, natomiast niejednokrotnie już zdarzało się w historii, że jakiś projekt był kasowany, a następnie realizowany, także no, największą przeszkodą jest pewnie finansowanie w tym przypadku, no i jak i no, sama technologia optyczna.
Oprócz teleskopów optycznych dysponujemy również teleskopami, nowoczesnymi teleskopami radiowymi i przez te ostatnie 80 lat postęp także i w tym zakresie poczynił się ogromny. Dysponujemy dzisiaj wielkimi pojedynczymi czaszami, jak choćby teleskopem Greenbank o średnicy czaszy 43 metrów, zlokalizowany w USA, a także systemami wielu anten, takimi jak Very Large Array czy też ALMA w Chile, które położone są w odpowiednio do tego przystosowanych warunkach, czyli wysoko, w miejscach, gdzie natężenie promieniowania radiowego sztucznego, pochodzącego od działalności ludzkiej, jest odpowiednio mniejsze. Dodatkowo nauczyliśmy się także wykorzystywać techniki interferometryczne, aby wiele urządzeń, wiele teleskopów radiowych łączyć niejako w jedno urządzenie w trybie takiej wielkobazowej interferometrii. Przez to efektywna średnica czaszy takiego teleskopu zbliża się do rozmiarów naszej planety. No i dzięki właśnie takiej współpracy udało się choćby zaobserwować po raz pierwszy cień, czyli najbliższe obszary wokół supermasywnej czarnej dziury. Dysponujemy też ogromnym teleskopem, niedawno oddanym do użytku 500-metrowym teleskopem radiowym, położonym w takim zagłębieniu jak teleskop Arecibo, o którym za chwilę, czyli teleskop FAST, w tej chwili największa antena radiowa na świecie. No i tak jak wspominałem, teleskop Arecibo jest tą drugą taką dużą anteną radiową, która do tej pory zbierała dane, natomiast jak Państwo widzicie na tym drugim zdjęciu, czasza teleskopu jest uszkodzona, a sam odbiornik uległ uszkodzeniu i zawaleniu. I tutaj nawet mamy zarejestrowany film z tego całego zdarzenia. To wydarzyło się w grudniu 2020 roku. Sam teleskop był już przeznaczony do wygaszenia z wszelkich operacji, do wygaszenia działalności naukowej. Natomiast na szczęście nikomu się nic nie stało, nie wytrzymały systemy konstrukcyjne podtrzymujące cały teleskop. Dobrze, rok 2021 to także czy początek XXI roku wieku w ogóle, to jest wejście także w nowy typ astronomii, czyli właśnie w astronomii fal grawitacyjnych. I to już jest ten pierwszy punkt, który możemy uznawać właśnie za przyszłościowy kierunek rozwoju badań astronomii, ponieważ astronomia fal grawitacyjnych będzie bardzo, bardzo silnie i szybko rozwijała się w najbliższych dekadach, o czym za chwilę. Same fale grawitacyjne, czy ich istnienie postulował już Albert Einstein mniej więcej 100 lat temu, a w roku 2016 udało się po raz pierwszy zarejestrować sygnał takiej fali grawitacyjnej za pomocą instrumentu LIGO, czyli takiego interferometru Michelsona. Sam pomysł jest znany, bardzo dobrze opisany i od wielu dziesiątek lat wykorzystywany w astronomii. Natomiast taki pierwszy nowy instrument, który jest dedykowany właśnie detekcji samych fal grawitacyjnych, powstał w pierwszej dekadzie XXI wieku. No i w roku 2016 udało się zarejestrować pierwszy sygnał pochodzący od połączenia się dwóch masywnych zwartych obiektów, w tym wypadku dwóch czarnych dziur. No i możemy tutaj na tym wykresie po prawej stronie zobaczyć, jak amplituda tego sygnału w ostatnich wręcz ułamkach sekundy przed połączeniem się czarnych dziur wzrastała i została zarejestrowana niezależnie przez dwa takie instrumenty położone w Stanach Zjednoczonych. I tutaj praca opublikowana właśnie w roku 2016, sygnowana nazwiskiem pana Abbotta. Natomiast w samym tym konsorcjum kolaboracji LIGO i Virgo, czyli takiego obserwatorium analogicznego, podobnego, które znajduje się na terenie Europy,
brał udział setki osób. No i już od tego 2016 roku, czyli tylko w ciągu ostatnich 5 lat, udało się takich detekcji łączenia się zwartych masywnych obiektów już kilkadziesiąt dokonać. Tutaj na niebiesko mamy właśnie te zlania się czarnych dziur odkryte przez LIGO Virgo, na pomarańczowo zlania się gwiazd neutronowych, czyli tak zwane zjawiska kilonowych, a na żółto masy gwiazd neutronowych znane z obserwacji w falach elektromagnetycznych, a na fioletowo to samo dla znane czarne dziury z obserwacji elektromagnetycznych. Także widzimy, że ten nowy instrument badawczy, nowy sposób na badanie wszechświata będzie dostarczał ogromnej statystycznej próbki, którą następnie będzie można analizować, porównywać i porównywać z teorią i na tej bazie korygować i rozwijać modele teoretyczne, zwiększać nasze rozumienie wszechświata. Kolejnym takim przełomem i kolejnym kierunkiem badań, który będzie bardzo mocno rozwijał się do końca wieku XXI, to astronomia neutrin. Neutrina to cząstki elementarne, fermiony, które powstają w reaktorach jądrowych, termojądrowych, takich jak Słońce, w reakcji PP, ale i też w innych reakcjach jądrowych. Są one najmniej masywnymi cząstkami elementarnymi, które znamy, plus nie chcą wchodzić w interakcje z innymi formami materii, przez co bardzo trudno je rejestrować. W zasadzie nie rejestrujemy ich bezpośrednio, rejestrujemy tylko ślady, które pozostawiają one przechodząc przez jakąś inną materię. Neutrina niosą ze sobą ogromną ilość informacji przydatnych astronomom, ponieważ ta słaba interaktywność ich z materią sprawia, że one po prostu są bardzo, bardzo przenikliwe i mogą docierać do Ziemi szybciej niż światło, mogą docierać do Ziemi szybciej niż światło wyemitowane z tego samego zjawiska. To znaczy, że szybciej, że mają prędkość większą niż światło, tylko te neutrina nie są zatrzymywane przez jakiś ośrodek na drodze do Ziemi. Są bardziej po prostu przenikliwe. I tak to ma miejsce choćby w przypadku wybuchów supernowych, bo neutrina rejestruje się wcześniej z jakimś wyprzedzeniem czasowym w przypadku supernowych niż to ma miejsce w przypadku obserwacji elektromagnetycznych. Oczywiście dzisiaj budujemy już pierwsze duże detektory neutrin, czy to takie detektory w formie zanurzonych, mniejszych, małych detektorów przy dnach oceanicznych, przy dnie morskim, czy to w formie dużych detektorów w postaci wielkich komór podziemnych czy naziemnych. I tak jak wspominałem, neutrina są wytwarzane w reakcjach jądrowych. Takie reakcje, jak widzimy tutaj po prawej stronie, są reakcje typu PP, które zachodzą w jądrach zwykłych gwiazd, natomiast gwiazdy, które są już w późniejszych etapach ewolucji, również neutrina wytwarzają. Dobrze, tutaj już jeszcze raz podkreślając to, jak ważna jest ta astronomia neutrinowa, to należy pamiętać, że zjawiska supernowych są dosyć powszechne. Te bardzo jasne supernowe są rzadko obserwowane, natomiast setki, tysiące takich zjawisk wykrywa się co roku, więc mając to na uwadze, możemy domniemywać, że przyszłe pokolenie detektorów neutrinowych będzie w stanie także obserwować te takie wybuchy supernowych, tą samą próbkę wybuchów supernowych właśnie w postaci neutrin. No i tutaj widzimy właśnie, jak wyglądają takie dzisiejsze, nowoczesne detektory neutrin, akurat na przykładzie Super Kamiokande, które znajduje się w Japonii.
No dobrze, no i to mielibyśmy te dwa nowe kierunki, w których powinna się astronomia rozwijać w XXI wieku. No i oczywiście warto tutaj wspomnieć także o tym, co będzie wydarzać się, czy będzie działo się w kosmosie, czyli w naszych obserwatoriach satelitarnych, które w coraz większej liczbie pojawiają się na orbicie, czy to okołoziemskiej, czy to okołosłonecznej. Oczywiście sam sens budowania takich obserwatoriów i wynoszenia ich na orbitę wynika z tego, że niecały zakres promieniowania elektromagnetycznego możemy obserwować z powierzchni Ziemi. Przez to musimy po prostu wystawić te instrumenty poza atmosferę. Radio z powierzchni Ziemi jest dobrze dostępne w postaci takiego dużego okna radiowego, natomiast długie fale są już blokowane. Akurat większość promieniowania widzialnego także jest dostępne, podobnie z oknem, które jest w bliskiej podczerwieni. Natomiast należy także pamiętać o tym, że ta nieprzezroczystość atmosfery bardzo szybko wzrasta ze zbliżaniem się do poziomu morza. Im większa jest grubość atmosfery nad nami, tym jej nieprzezroczystość się zwiększa. W związku z tym będziemy chcieli budować nasze teleskopy wysoko, w górach, gdzie atmosfera jest rozrzedzona. Szczególnie dotyczy to obserwacji w ultrafiolecie. No ale czego byśmy nie robili, jakbyśmy wysoko nie chcieli lokalizować naszych teleskopów, no to prędzej czy później będziemy musieli niestety poza tą atmosferę wyjść. Kolejnym problemem z obserwacjami z Ziemi jest sinkast astronomiczny, który po prostu wynika z obecności atmosfery. No i możemy zobaczyć, jak obraz powierzchni Księżyca nam drga, czy też jak faluje nam obraz Jowisza widzianego przez obiektyw teleskopu. Jeżeli chcemy mieć dużo ostrzejszy obraz, dużo lepszej jakości, no to tutaj możemy sobie poradzić za pomocą optyki adaptywnej i optyki aktywnej oraz takich mechanizmów czy techniki pozwalającej na tworzenie sztucznych gwiazd i an na żywo analizowanie turbulencji atmosferycznych. Takie instrumenty są już zainstalowane na Wellerach teleskop, na jednym z jednostek tego czteroteleskopowego obserwatorium położonego w Chile, przez co już takie obserwacje zostały niejednokrotnie poczynione. No i możemy zobaczyć tutaj na załączonym obrazku, jak poprawia się jakość obserwacji Neptuna przy zastosowaniu właśnie optyki adaptywnej i takiej techniki sztucznej gwiazdy. To będzie na pewno bardzo mocno jeszcze rozwijane w najbliższych dekadach i jakość optyki adaptywnej będzie tylko się poprawiać. Innym zupełnie zagadnieniem jest zanieczyszczenie światłem, które również nieuchronnie się zwiększa na powierzchni Ziemi. No i tutaj po prawej stronie możemy zobaczyć, jak galaktyka spiralna w różnych warunkach świetlnych wygląda. To akurat liczba, która pojawia się przy nazwie obserwatorium, czy przy nazwie obserwatora, oznacza jasność nieba w milimagnitudo na kwadratową sekundę łuku. I im ta jasność, im ta liczba jest większa, tym jasność jest mniejsza, czy mniej tego światła jest sztucznego na jednostkę kwadratową nieba. W związku z czym mamy lepsze warunki obserwacyjne. No i widać też tutaj na załączonym obrazku, może jeszcze sobie spróbujmy zobaczyć właśnie, jak wygląda Europa, gdzie są w Europie choćby miejsca dobre do obserwacji nocnego nieba. No i na pierwszy rzut oka od razu widać, że wielkie obszary miejskie skutecznie uniemożliwiają prowadzenie obserwacji. Oczywiście zanieczyszczenie światłem to jest jedno. Ono, jak widać, postępuje. No tutaj mam akurat pokazaną animację na przestrzeni 20 lat. No i to jest nieuchronny proces, od którego nie uciekniemy. Nieważne, jak bardzo staralibyśmy się tą naturalną jasność nieba chronić.
No i zanieczyszczenie światowe to jest tylko jeden z ważnych czynników, ponieważ tutaj technologicznie, czy też postęp cywilizacji wyklucza pewne obszary globu w ogóle z obserwacji astronomicznych przez to zanieczyszczenie światłem, ale drugim czynnikiem jest pogoda obserwacyjna. Pewne obszary świata są po prostu lepsze do prowadzenia obserwacji astronomicznej, czy to są wyżej położone, czy to po prostu mają większą liczbę nocy obserwacyjnych w roku. Do takich obszarów w zasadzie możemy takich obszarów wyróżnić cztery w tej chwili na świecie, główne obszary, które się świetnie nadają do obserwacji. No i tutaj mamy pustynię Atacama w Chile, mamy południową Afrykę, mamy Australię i duże teleskopy lokalizujemy także na archipelagach wysp położonych na półkuli północnej, czy to na Kanarach, czy to na Hawajach. No i te obszary musimy bardzo mocno chronić właśnie przed zanieczyszczeniem światłem. W drugiej połowie wieku XXI, jeżeli chcemy być w stanie prowadzić w ogóle obserwacje z powierzchni Ziemi. Jeszcze pojawia się też nowe zagadnienie w astronomii, czy nowy problem w astronomii, z którym będziemy się musieli bardzo szybko zacząć mierzyć, a mianowicie zanieczyszczenie ruchem. Coraz więcej mamy obiektów, coraz więcej mamy satelitów na orbitach, przez co one będą się od czasu do czasu pojawiać na zdjęciach w coraz większej niestety ilości. Oczywiście możemy skutecznie śledzić i przewidywać pozycję satelitów niejako przygotowując się na to, że coś tam może w pole widzenia teleskopu wejść. Natomiast w pewnym momencie już tego nie przeskoczymy. Musimy dbać o to, aby stare satelity zastępować nowymi, ale żeby też tego zanieczyszczenia ruchem lawinowo nie zwiększać. I tutaj zobaczmy, jak to wygląda w rzeczywistości. Tu mamy akurat przelot Starlinków, czyli tych satelitów, które mają dostarczać internet satelitarny na powierzchni całej Ziemi. Widzimy, że tutaj podczas obserwacji akurat w obserwatorium położonym w chilijskich Andach świetnie widać, jak te satelity sobie przelatują podczas obserwacji. No dobrze, także na dzień dzisiejszy dysponujemy aktywnymi bądź świeżo wyłączonymi obserwatoriami satelitarnymi, które zbierają informacje w całej dziedzinie promieniowania elektromagnetycznego. Oczywiście planujemy kolejne, o czym za chwilę. Także ten 80-letni postęp jest niewiarygodny. Ja i kolejne 80 lat przyniesie zapewne przede wszystkim poprawę czy poprawę jakości instrumentów naukowych montowanych na pokładzie statków kosmicznych. Musimy sobie zdawać zawsze sprawę z tego, że coś, co jest wynoszone na orbitę dzisiaj, było rozwijane już przez dekady, więc często technologia, która jest zastosowana w takich instrumentach, ma już swoje lata. Okej, no i tu możemy zobaczyć, jak też powierzchnia czy średnica luster zwiększa się z czasem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I tu widzimy, jaki rozmiar ma lustro teleskopu Hubble'a, jaki rozmiar ma to segmentowe lustro teleskopu Jamesa Webba, no i teleskopu spektr radioteleskopu radioteleskopu satelitarnego 10-metrowego, który również w przestrzeni kosmicznej się poruszał. I najbliższe lata, najbliższe dekady przyniosą również nowe misje kosmiczne. Na pewno warto wspomnieć o kilku. Oczywiście nie sposób jest wymienić wszystkie, nie sposób jest wymienić nawet część planowanych czy rozwijanych już w tej chwili projektów, jest ich po prostu bardzo dużo. Pewnie nie wszystkie dojdą do ostatecznie nie zostaną zrealizowane, ale część na pewno. I tutaj przedstawię Państwu kilka, które na pewno zostaną zrealizowane do końca, wystrzelone w przestrzeń kosmiczną w ciągu najbliższych dekad. I takie trzy warte uwagi satelity to Euclid, JUICE i Plato.
które już w najbliższych latach rozpoczną swoją pracę. I to będą instrumenty, oczywiście każdy z nich ukierunkowany na różną część astronomii. JUPLIT ma badać czy mierzyć redshift głównie dla galaktyk, czy przesunięcie ku czerwieni dla galaktyk, więc częściowo mamy tutaj następcą Plancka, ale też innych instrumentów. Tutaj oczywiście te badania będą głównie ukierunkowane na badanie przeszłości czy minionych epok wszechświata i na badaniu jego początku, na badaniu jego pochodzenia. Tutaj mamy również taką misję JUICE, z kolei ukierunkowaną na astrofizykę planetarną, która ma lepiej pozwolić nam lepiej poznać największe księżyce Jowisza, Ganymedesa, Europę i Kalisto, za pomocą obserwacji ich powierzchni, obserwacji ruchów tektonicznych, aktywności wulkanicznej, krwiowulkanicznej, a także ma niejako położyć podwaliny pod przyszłą eksplorację tych księżyców za pomocą łazików choćby kosmicznych, czy być może za pomocą misji załogowych. Sam satelita Plato będzie tutaj głównym celem naukowym, ma być badanie atmosfer, ale i znaczy to badanie atmosfer planet pozasłonecznych celem poszukiwania takich, które nadają się do czy nadają się do rozwoju życia na ich powierzchni. No i przy okazji, jak to często bywa w astronomii, przy okazji jednego głównego celu naukowego realizujemy też cele poboczne, no i tutaj badanie struktury wewnętrznej gwiazd przy użyciu asterosejsmologii na pewno będzie bardzo, bardzo owocne. Kolejnym ciekawym satelitą jest Spherix, który zostanie wystrzelony prawdopodobnie w roku 2024 i on ma wykonywać przegląd całego nieba, czyli obserwować całe niebo także w dziedzinie podczerwonej, czyli ono też w połączeniu właśnie z Euclidem ma być następcą teleskopu Plancka. I tutaj badania tego nowego satelity będą ukierunkowane głównie na erę rejonizacji, tę epokę rejonizacji, w której światło mogło po raz pierwszy wydostać się z tego gorącego, gęstego, nieprzezroczystego wszechświata, no i następnie dotrzeć do naszych instrumentów. Czyli ta era rejonizacji, era inflacji samego początku wszechświata. Innym ciekawym instrumentem będzie WFIRST, który bliźniaczo podobny będzie, przynajmniej jeśli chodzi o układ optyczny, do teleskopu Hubble'a i ma być głównie ukierunkowany na poszukiwanie, obserwacje także planet pozasłonecznych typu ziemskiego wokół gwiazd podobnych do Słońca. No i bardzo ciekawe przedsięwzięcie związane z obserwacjami fal grawitacyjnych z kosmosu, czyli misja LISA. O ile interferometry naziemne, czyli właśnie ten projekt LIGO czy Virgo, są w stanie wykrywać i dokonywać detekcji zlania się bardzo masywnych obiektów, to chcielibyśmy być w stanie także wykrywać mniejsze fale grawitacyjne o mniejszej mocy, o mniejszej amplitudzie. Do tego konieczne jest znowu wyniesienie instrumentów poza Ziemię i tutaj już nie z powodu tego, że przeszkadza nam atmosfera, tylko chcielibyśmy zwiększyć ramię tych interferometrów. No, naturalnym sposobem, żeby do tego dokonać, jest po prostu wykorzystanie ogromnej przestrzeni, która dostępna jest w Układzie Słonecznym. I tu widzimy, jak taki interferometr kosmiczny LISA, który planowany jest na rok 2034, co pewnie się przeciągnie na czwartą czy piątą nawet dekadę wieku XXI. Będzie się poruszał wokół takiej okołosłonecznej orbicie podążającej za Ziemią. No i właśnie dzięki temu uda się to ramię interferometru zwiększyć z długości rzędu kilometrów do długości rzędów milionów kilometrów, czy setek milionów kilometrów. Dobrze, no i już celem rozpoznania, czy w ogóle taki interferometr
może w kosmosie działać. W latach 2015-2017 latała sobie w przestrzeni kosmicznej misja LISA Pathfinder, której celem było ustalenie, czy przyrządy położone, czy przyrządy włożone do takiego jednego boksa są względem siebie stabilne, znajdują się w stabilnej odległości między, względem siebie, co jest no niejako ekwiwalentem wygaszania tłumienia, drgań pochodzących od innej rzeczy, z innych źródeł na Ziemi, w tych interferometrach naziemnych. Też one muszą być odpowiednio wytłumiane różnymi tłumikami, różnymi także metodami matematycznymi. To chciano sprawdzić, czy da się w ogóle taką stabilność uzyskać w przestrzeni kosmicznej. No i co się okazało? Okazało się, że tutaj zakładano, że LISA musi mieć pewną czułość, a to, co uzyskano po tych 2 latach obserwacji, no niejako przerosło oczekiwania i tego typu instrument powinien być nawet dokładniejszy, nawet bardziej stabilny. Także na pewno ten projekt będzie bardzo, czy projekt LISA będzie bardzo mocno rozwijany i kolejne tego typu instrumenty się w przestrzeni kosmicznej jeszcze w XXI wieku znajdą. No i na koniec tej części, no, pierwszej części XXI wieku, wspomnę o instrumentach, które są w zasadzie w tej chwili realizowane, których budowy są realizowane, które powinny już w najbliższych dekadach ogromną ilość danych dostarczyć i na pewno pomóc nam lepiej zrozumieć naturę naszego wszechświata. Oczywiście ten JWST, czyli następca teleskopu Hubble'a, który ma badać wszechświat w podczerwieni i pomoże na pewno nam zrozumieć pochodzenie naszego wszechświata. I co ciekawe, sam teleskop, sam statek kosmiczny przeszedł już większość testów, no i przygotowany jest do wystrzelenia. Oczywiście z odpowiednim opóźnieniem, jak to ma bardzo często miejsce, ale w tym roku bądź w roku przyszłym znajdzie się już w przestrzeni kosmicznej. Akurat ten teleskop, w przeciwieństwie do teleskopu Hubble'a, nie będzie orbitował na niskiej orbicie okołoziemskiej, czy w ogóle na orbicie okołoziemskiej, ale znajdzie się w punkcie Lagrange'a, w którym no, jakieś 2 czy 3 miliony kilometrów od Ziemi, dzięki czemu będzie lepiej osłonięty od wpływu promieniowania słonecznego. Okej, okay, no i jeżeli chodzi o teleskopy naziemne, to szereg również projektów jest realizowanych i na pewno należy wspomnieć o największym teleskopie optycznym, który no, zostanie oddany do użytku w ciągu najbliższych 5 lat, czyli ekstremalnie wielkim teleskopie europejskim, European Extremely Large Telescope, EELT, bądź po prostu ELT, którego lustro będzie miało 40 metrów, lustro główne. Zlokalizowane zostanie oczywiście na odpowiedniej wysokości, w tym wypadku 3 km nad poziomem morza, w Cerro Amazonas w Chile. I na pewno jednymi z głównych celów naukowych to będzie badanie początku wszechświata, jego ekspansji, jego ewolucji, ale także no, badanie atmosfer planet pozasłonecznych odkrywanych innymi metodami, dzięki czemu będziemy mogli ustalić, które z odkrywanych przez nas planet potencjalnie mogą nadawać się do rozwoju życia, czy też być może posiadają w ogóle w atmosferze jakieś biomarkery sugerujące, że jakieś prymitywne życie na powierzchni takich planet może już istnieć. I na wrzesień 2019 budowa tego teleskopu jest na etapie fundamentów, no ale ona postępuje. Oczywiście pandemia koronawirusa odpowiednio spowolniła całe przedsięwzięcie, no ale ta dekada lat 2020 powinna przynieść jego uruchomienie. Innym takim dużym teleskopem jest ogromny teleskop Magellana, również położony w Chile.
który pod koniec lat 20 zostanie oddany i tym razem mamy też takie bardzo duże lustro, troszkę mniejsze, dużo mniejsze, bo 25-metrowe, składające się z 7 luster pojedynczych. Co ciekawe, pierwsze z nich zostało oddane już w 2005 roku. Przedostatnie zostało oddane w roku 2020 i chyba zostało jeszcze tylko jedno. I to też świetnie pokazuje, jak długo potrafią trwać całe takie projekty. No i tutaj, jak mówię, pandemia koronawirusa odpowiednio spowolniła realizację różnych rzeczy. Natomiast ta budowa trwa i posuwa się do przodu. Z innych teleskopów ciekawych to teleskop 30-metrowy, który również jest planowany, czy też teleskop LSST, który został przemianowany na teleskop Very Rubin, którego zadaniem będą przeglądy nieba bardzo głębokie, celem wykrywania wielu ciekawych zjawisk, także dla słabszych gwiazd. Także widzimy, że to ta menażeria teleskopów 10, 20, 30-metrowych będzie się powiększała, podobnie jak ta grupa teleskopów 5, 6, 8-metrowych powiększała się w ciągu ostatnich 80 lat. No i tutaj wspomniany przeze mnie jeszcze dużo wcześniej teleskop OWL, czyli Overwhelmingly Large Telescope, przytaczająco duży teleskop, który planowany był przez jakiś czas, no i być może jego era nadejdzie jeszcze później niż w roku 2100. Średnica lustra planowana była na 100 metrów, co już świetnie da się porównać z boiskiem piłkarskim. Także no, tutaj już wchodzimy w rozmiary olbrzymie i koszty takiego przedsięwzięcia no, są niebotyczne, w związku z czym ten projekt na dzisiejszy został skasowany, ale kto wie, czy on nie zostanie podjęty z biegiem czasu. No i tutaj pokazany jest oczywisty zysk z budowy takiego teleskopu. Rozdzielczość, którą bylibyśmy w stanie uzyskać, miałaby ogromny wpływ na nasze rozumienie mechanizmów, czy to rządzących ewolucją gwiazd, czy to po prostu rządzących ewolucją całego wszechświata. Miejmy nadzieję, że taki projekt zostanie kiedyś zrealizowany, ale myślę, że rozsądnie można zakładać, że raczej później niż wcześniej. Ciekawym projektem rozwijanym intensywnie teraz jest także taki teleskop Square Kilometer Array, czyli antena o powierzchni kilometra kwadratowego, która powstaje w Australii i będzie miała formę takich trzech okręgów czy trzech obszarów o bardzo dużych średnicach, różnego typu antenami, które to ma umożliwić jednoczesną obserwację struktur w różnych zakresach radiowych, przez co no, tutaj powinno udać się, czy ma to za zadanie po prostu zwiększyć rozdzielczość obserwacji radiowych, które się już dzisiaj prowadzi. I ten instrument będzie niejako uzupełniał obserwatorium ALMA, które w tej chwili no, już istnieje i dostarcza świetnych danych z płaskowyżu chilijskiego. To obserwatorium z kolei zlokalizowane będzie na terenie Australii. No i teraz przechodzimy do tego, do tej niepewnej przyszłości, bo no, na pewno musielibyśmy poczynić tutaj szereg założeń, które muszą być spełnione, jeżeli mamy pokusić się o przewidywanie, w którym kierunku pójdzie rozwój astronomii. No musimy założyć, że sam rozwój cywilizacji nie zostanie zahamowany przez jakieś nieprzewidziane zdarzenie, jak wojna, czy pandemia wirusa, czy kolejna pandemia wirusa. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Więc zakładamy, że, no, że będziemy się w takim zrównoważony sposób jako
cywilizacja jako całość cywilizacyjna rozwijać. I jeżeli chodzi o te najbliższe dekady, to dużo jest proponowanych, dużo jest planowanych misji satelitów. I tutaj na pewno warto przedstawić takie trzy obserwatoria, najciekawsze według mnie, które proponuje już na dzień dzisiejszy NASA. Pierwszym z nich będzie obserwatorium LINX, które obserwować będzie wszechświat w promieniach rentgena, czyli w tej bardzo energetycznej części. I głównym zadaniem tego obserwatorium będzie poszukiwanie z bardzo starych, supermasywnych czarnych dziur, które powinny wyświecać wysoko energetyczne promieniowanie, ale w niewielkiej ilości. Przez to istnieje potrzeba takiego dużego obserwatorium kosmicznego. No jak wiemy, rentgena nie możemy obserwować z powierzchni Ziemi. To obserwatorium LINX będzie naturalnym następcą obserwatorium Chandra. No i widzimy tutaj na tym takim prostym wykresie, jak większą dokładność i czułość będzie ten teleskop, te instrumenty będą posiadały w stosunku do obserwatorium Chandra, czy w stosunku do obserwatorium Athena. Także liczymy na to, że to obserwatorium zostanie wystrzelone niebawem. Tutaj te cztery obserwatoria, czyli LINX, LOVOIR, HABEX i ORIGINS, planowane były pierwotnie na lata 30-40, natomiast już teraz wiadomo, że ich wystrzelenie przesunie się co najmniej o lat 10, a być może i lat 20. Dobrze, kolejnym obserwatorium wartym wspomnienia jest obserwatorium HABEX, które będzie to teleskop z takim bardzo ciekawym koronografem przesłaniającym świat blask gwiazdy, przez co będzie można obserwować bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej egzoplanety. No i dzięki temu, że apertura teleskopu planowana jest na aż 4 metry, będziemy w stanie obserwować atmosfery tych planet również z przestrzeni kosmicznej z niebywałą dokładnością. Kolejnym bardzo ciekawym obserwatorium jest obserwatorium ORIGINS i to jest tak niepewny projekt, tak jeszcze średnio opisany, że ciężko znaleźć nawet jakiś dobrej jakości koncept, jak to obserwatorium mogłoby wyglądać. No tutaj mamy teleskop, proponowany wygląd tego teleskopu, który ma w pewien sposób przypominać teleskop Jamesa Webba, tylko że z większym lustrem, z lepszą osłoną termiczną, w związku z czym no, tutaj trzeba założyć, że to doświadczenie, które zdobędziemy użytkując, no i zdobyliśmy budując teleskop Jamesa Webba, zaprocentuje w drugiej połowie wieku XXI, no i pozwoli na umieszczenie w kosmosie o wiele większych teleskopów. Więc tutaj miałby być teleskop o lustrze rzędu 10 metrów. James Webb to jest lustro 6,5-metrowe. Dodatkowo taki teleskop utrzymywany byłby w temperaturze bliskiej, temperaturze zera bezwzględnego, przez co można byłoby za jego pomocą rejestrować promieniowanie podczerwone pochodzące od najsłabszych, wciąż widocznych obiektów, czyli od tych bardzo, bardzo starych, odległych galaktyk. Więc no, teleskop nadawałby się siłą rzeczy do badania początków samego Wszechświata. I dla Państwa tutaj taka informacja, że można w internecie znaleźć studium tego przypadku i tutaj wpisując jedno z tych haseł widocznych na ekranie, można się do PDF-a dobrać sobie, zobaczyć, co astronomowie wykoncypowali i co proponują, jeżeli chodzi o ten teleskop. Na pewno ta druga połowa wieku XXI przyniesie także rozwój astronomii księżycowej. Księżyc jest świetnym miejscem nadającym się do budowy obserwatoriów radiowych, jako że większość, czy jedna część, połowa jego powierzchni wciąż znajduje się w cieniu, w związku z czym nie dociera na tą część promieniowanie radiowe z Ziemi, albo jest ono odpowiednio zminimalizowane, przez co szum taki naturalny, czy szum cywilizacyjny jest odpowiednio mniejszy.
A więc takie teleskopy będą pewnie powstawać. No i oczywiście odpowiednio prościej jest wybudować takie obserwatorium na Księżycu, ponieważ no, Księżyc nie posiada atmosfery, nie ma tam życia, nie ma tam roślinności, więc kratery, które powstały bardzo dawno temu, wciąż są w niezmienionym kształcie i możemy ten kształt naturalny wykorzystać. Oczywiście wszystko, co ja tu Państwu przedstawiam, bardzo uzależnione jest od tego, czy rozwój techniki, różnego rodzaju technologii nadąży za tym, co my byśmy chcieli uzyskać, więc miejmy nadzieję, że rozwój robotów, takich autonomicznych urządzeń będzie bardzo szybki i będzie nam się udawało takie obserwatoria zdalnie budować nawet. Nie tylko obsługiwać, nie tylko z nich korzystać, ale wręcz budować. I takie propozycje astronomowie wysuwają mnie od dzisiaj, także można sobie poszukać i łatwo jest dosyć w internecie znaleźć różne propozycje na temat teleskopów, które mogłyby się na Księżycu znajdować. Oczywiście to nie będą pierwsze teleskopy, które na Księżycu istnieją, które się tam znajdują. Już w latach 70., w zasadzie w roku 72, nie 71, co tu Państwa przepraszam za błąd, teleskop ultrafioletowy został umieszczony przez Johna Younga z misji Apollo 16 na Księżycu i on obserwował sobie przez jakiś czas niebo. Tutaj oczywiście przyczyną, dla której ten teleskop został tam umieszczony, jest brak atmosfery, przez co to promieniowanie nie jest przez nic zblokowane i może być po prostu rejestrowane. No i widzimy tutaj jakieś zdjęcia z tego teleskopu, które zostały przesłane na Ziemię i sam teleskop postawiony na powierzchni Księżyca. A tutaj ciekawostka, zdjęcie Ziemi wykonane z Księżyca za pomocą tego teleskopu ultrafioletowego. Czy też zdjęcie wielu źródeł ultrafioletowych układających się wzdłuż równika galaktycznego. No i to są obserwacje pochodzące właśnie z lat 70. Ja tutaj w całej tej prezentacji nie mówię Państwu o jednej rzeczy. Tak troszkę nieśmiało sygnalizowałem, że wszystko zależy od rozwoju techniki, ale na pewno astronomia w XXI wieku przeżyje boom, jeżeli chodzi astronomię teoretyczną. To się już niejako wydarzyło końcem wieku XX ze względu na pojawienie się po prostu komputerów, a później na szybki wzrost ich mocy obliczeniowej. Ten wzrost tylko i wyłącznie przyspiesza. Pojawiają się coraz to nowsze procesory, coraz to większa jest ta moc obliczeniowa. Dodatkowo opracowujemy algorytmy sztucznej inteligencji, metody uczenia maszynowego, przez co być może ta astronomia w wieku XXI będzie bardziej polegać na opracowaniu metod i zbierania danych, na budowaniu nowych instrumentów, a komputery nauczone przez nas metod analizy danych będą tą analizę prowadzić już same i dostarczać nam tylko te najciekawsze informacje, które my następnie będziemy mogli publikować i no, na ich podstawie odpowiednio modyfikować naszą wiedzę o wszechświecie. Czyli podsumowując, rok 2100 raczej nie przyniesie rewolucji, całkowitej rewolucji w astronomii, raczej dostaniemy więcej tego, co już znamy, to będzie po prostu dużo lepsze, dużo dokładniejsze, będzie tego po prostu więcej. Czyli to time domain astronomii, czy astronomia, w której rejestrujemy, obserwujemy ciała niebieskie przez dłuższy czas, z dobrą kadencją czasową, będzie tylko i wyłącznie się rozwijać. Coraz to większa liczba masowych przeglądów nieba być może pozwoli za jakiś czas, wręcz w czasie rzeczywistym, obserwować całe niebo. To na pewno potrwa, potrzebny jest czas, aby wybudować odpowiednią liczbę teleskopów, odpowiednią liczbę teleskopów w różnych zakresach fal elektromagnetycznych. I tutaj ta druga połowa wieku XXI, mam nadzieję, że przyniesie rozwój właśnie w tym kierunku. Oczywiście liczba sond kosmicznych także zostanie zwiększona, więc miejmy nadzieję, że
w drugiej połowie wieku XXI. Każda planeta Układu Słonecznego, czy większość ciekawych ciał, które będziemy chcieli badać, będą mieli stałych satelitów, stałe obserwatoria orbitujące i będące na nasze zawołanie niejako. Te satelitarne obserwatoria fal grawitacyjnych, jak i astronomia neutrinowa, bardzo szybko już rozwija się teraz, rozwijają się teraz. Nic nie powinno się zmienić w tym temacie w pozostałej części tego wieku. No i te teleskopy na Księżycu pewnie się pojawią raczej pod koniec wieku, czy jakieś pojedyncze sztuki pewnie już niedługo. Natomiast czas, w którym się ta astronomia, czy większość obserwacji przeniesie poza Ziemię, to raczej jest wiek XXI, kiedy to zanieczyszczenie światłem, czy też zanieczyszczenie ruchem na Ziemi po prostu skutecznie uniemożliwi obserwację. No i to jeszcze ciekawym oczywiście elementem, czy ciekawostką wynikającą z budowy teleskopów na innych ciałach Układu Słonecznego będzie zwiększenie się bazy obserwacyjnej dla interferometrów, przez co będziemy dostawać coraz lepsze obrazy z obserwacji radiowych z coraz większą rozdzielczością, tak jak zaobserwowaliśmy po raz pierwszy cień czarnej dziury. Tak też będziemy właśnie takie obserwacje prowadzić z nieporównywalną wręcz rozdzielczością z tym, co mamy, z tym, czym dysponujemy na dzień dzisiejszy. No dobrze, i to jest wszystko, co dla Państwa na dzień dzisiejszy przygotowałem. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny wykład z serii wykładów popularno-naukowych, który już niebawem